Parlament Rzeczypospolitej to miejsce dla tych ludzi, którzy swoim życiem udowodnili, że potrafią kochać Polskę, pracować dla niej i jej służyć. Moim zdaniem polski parlament, Parlament Rzeczypospolitej, to miejsce dla takich ludzi jak Adam Borowski. Adam Borowski to jest polski patriota, ale też człowiek. Człowiek zasad, człowiek absolutnie uczciwy, człowiek, który na transformacji się nie dorobił, bo wybierał nie układy, nie deale z tymi ludźmi z podziemia, którzy kiedyś przeszli na drugą, tą ciemną stronę mocy. Był sobą cały czas i myślę, że właśnie tacy ludzie, ludzie, którzy mogą spokojnie patrzeć w lustro codziennie, nawet jeżeli się nie goli, bo ma brodę, tacy ludzie są w polskim Sejmie potrzebni. Ludzie zasad. Takim jest Adam Borowski. Proszę Państwa, w tych najbliższych wyborach na listach jest bardzo dużo przyzwoitych ludzi. Są to osoby, które od zawsze chciały Polski wolnej i niepodległej. Jedną z tych osób jest Adam Borowski. Pamiętajcie, idąc do urn, jakie nazwiska i jacy ludzie walczyli o polską niepodległość. Mam kandydata na te wybory. Adama Borowskiego Wam polecam, popieram go, znam go dziesiątki lat. On jest z tego pierwszego zasiągu Solidarności z roku 80. Wtedy był już dzielnym człowiekiem. Ma na swoim koncie wiele akcji, ma na swoim koncie więzienia, ma na swoim koncie działalność dla Polski wieloletnią i zrobił dla tej Polski bardzo dużo. Ostatnim akcentem jego niesamowitej możliwości organizacyjnej jest doprowadzenie do realizacji filmu o Legionach. Wspaniały film. Adam tutaj napracował się solidnie i dlatego mam go na oku od dawna i bardzo go popieram. Jeden z tych ludzi, dzięki którym Polska jest Polską. Adam Borowski, człowiek, którego znam od 20 lat. Wcześniej legenda opozycji. Najważniejsza z takich akcji podziemia, która dawała ludziom nadzieję w stanie wojennym, czyli odbicie Jana Narożniaka, wyniesienie go niemal na oczach bezpieki ze szpitala ciężko rannego, postrzelonego przez ZOMO działacza opozycji. To właśnie organizował Adam Borowski. Lata działalności w RMKS-ie i też w strukturach innych podziemnych organizacji. No i wreszcie ta działalność po roku 90. Był jednym z tych, którzy nam przywrócili żołnierzy wyklętych. On jeździł z tymi wystawami po całej Polsce. Opowiadał o tych żołnierzach. Kiedy zaczynał, większość Polaków nawet nie wiedziała, kim byli żołnierze wyklęci, a skojarzenia były wcale najlepsze, jeszcze opierały się na wyobrażeniach z komunistycznej propagandy. Natomiast już dzisiaj mamy Święto Żołnierzy Wyklętych, większość Polaków podziwia. To jest między innymi praca Adama Borowskiego. No i ostatni dorobek, wielkie wydawnictwa, szczególnie propagowanie myśli Legionowej, Piłsudskiego, album Legiony i ten wielki finał, film Legiony. Adam Borowski, dusza człowiek, przyzwoity kompan, taki, który zawsze się kieruje sercem we wszystkim, co mu się bardzo często nie opłaca w życiu, no, ale on się już nie zmieni. To jest człowiek po prostu niezwykle uczciwy i taki, który wartości ceni ponad wszystko. No ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest to człowiek legenda. Ja pamiętam Adama, mówię Adama, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni od wielu lat z procesu MRKS-u. To była taka struktura podziemna Solidarności w 1982 roku założona. Adam zresztą był przecież działaczem jeszcze przed 80 rokiem, jeszcze przed powstaniem Solidarności. Organizował strajk w swoim zakładzie pracy. Był okres stanu wojennego, Adam został aresztowany. Był zaprzysiężonym członkiem Solidarności Walczącej, związa się z Kornelem Morawieckim. Słowem cały czas działał. Adam jest takim facetem, który nie oczekuje wyróżnień. Nie wypina piersi po medale, nie czeka na stanowiska. A przecież zrobił tak wiele w tej opozycji, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby zajął jakieś takie wysokie ministerialne stanowiska. Ale jemu nie o to chodziło. Jemu nie chodziło o zaszczyty. Jemu chodziło po prostu, żeby działać, żeby robić to, co uważa za właściwe, czyli po prostu być rzetelnym, być uczciwym. Założył świetne wydawnictwo. Wydaje znakomite książki, no znakomite wolumen. Wszedł już na nasz rynek księgarski z takimi pozycjami jak Legiony, jak Żołnierze Wyklęci,
jak wspaniała książka o Polsce niepodległej. Myślę, że gdyby znalazł się w Sejmie, to byłoby to niesłychanie ważne. Jest to człowiek obdarzony niesłychanym temperamentem, niesłychaną potrzebą niesienia pomocy innym. Moi drodzy, po latach społecznej działalności zdecydowałem się kandydować do Sejmu. Trzeba kontynuować dobrą zmianę, trzeba kontynuować reformy i trzeba dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości, bo nie ma Polski sprawiedliwej bez sprawiedliwych sądów. Idę tam też walczyć o niezależną kulturę, o to, by nie była spętana poprawnością polityczną. Startuję z listy Prawa i Sprawiedliwości. Lista numer 2, okręg 19, pozycja 14. Oddajcie na mnie głos.